Olga Szypulska, witam serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Jutro nadal pozostaniemy pod wpływem wyżu z nad krajów bałtyckich i Białorusi. Z południowego wschodu napływać do nas będzie ciepłe, a w warstwie przyziemnej dodatkowo wilgotne powietrze z nad południowej Ukrainy i Morza Czarnego. Niedziela w Polsce bez opadów. Zachmurzeń mogą spodziewać się mieszkańcy okolic Krakowa i Wrocławia, ale i tu padać nie powinno. Na termometrach maksymalnie 10 stopni to temperatura prognozowana dla południa i centralnej części kraju. Na północnym zachodzie, Pomorzu i Lubelszczyźnie po 9 stopni, a najchłodniej w okolicy Białegostoku, tu 8 stopni. Noc w województwie lubelskim będzie chłodna, na termometrach 0,1 stopień. Powieje słaby wiatr do 10 km na godzinę. Chłodny w naszym województwie będzie także poranek. Temperatura zbliżona do tej w nocy. Ale im bliżej południa, tym cieplej. W najcieplejszym momencie dnia na Lubelszczyźnie 9-10 stopni. Większego zachmurzenia mogą spodziewać się mieszkańcy południowej części regionu. Ciśnienie do południa stałe, a po południu zacznie powoli spadać. W samo południe wyniesie około 1030 hektopaskali. Biometr korzystny. Kolejne dni przyniosą ochłodzenie, na termometrach maksymalnie 5 stopni i to temperatura prognozowana dla poniedziałku. Najchłodniej we wtorek, tu 2 stopnie. W piątek możliwe natomiast opady deszczu. Dziękuję za uwagę i życzę dobrej nocy.